kiedy powiemy, że każda kolejna część serii Grand Theft Auto miała ze sobą coś wspólnego, no to chyba nie znajdzie się nikt, kto uzna, że jest inaczej. Nie chodzi nam to oczywiście o takie podobieństwa jak kradzież samochodów czy też strzelanie, no bo to są naturalne elementy gameplayu, gier ukazujących nam kryminalny półświatek. Nawiązujemy w tym wszystkim do takich podobieństw jak na przykład lokacje, czyli że w GTA San Andreas, no i w GTA 5 mamy do dyspozycji to samo miasto. Innym zbliżonym przykładem, który cechuje niemal wszystkie części serii Grand Theft Auto, jest to, że na początku możemy poruszać się tylko po określonej części całej mapy. Oczywiście często jest tak, że dzięki naszej przebiegłości damy radę przedostać się na inną część miasta bądź stanu, lecz eksploracja takiego obszaru nie jest wówczas czymś nad wyraz przyjemnym, najczęściej z uwagi na policję, która próbuje nas dorwać. To, co z kolei naszym zdaniem jest najciekawsze, co zasługuje na pochwałę i czym zajmiemy się też w dzisiejszym odcinku, to że twórcy w mniejszym bądź większym stopniu zadbali o to, aby przedstawić nam powody, przez które to na wczesnych etapach gry nie możemy dostać się na pewne części mapy. I tak oto na początek zaczniemy od mostu Callahan, który obecny jest w GTA 3, GTA Advance oraz GTA Liberty City Stories. Zaczynając od podstaw, warto wspomnieć o tym, że nie wiemy, kiedy dokładnie rozpoczęła się budowa tego mostu, ale wiemy za to, że miała zostać ukończona w maju 1998 roku. Jednakże plany spaliły na panewce. Akcja GTA Liberty City Stories dzieje się na przełomie maja i czerwca, no i doskonale widzimy tam, że most nie jest zdatny do użytku. Pytanie brzmi, dlaczego tak to wygląda? Ano, dużym problemem w kontekście kontynuowania oraz dokończenia tej inwestycji stały się strajki robotnicze, dowodzone przez Jane Hopper, które dotyczyły zaprzestania budowy tego obiektu. Dopiero w 2000 roku, czyli podczas wydarzeń w GTA Advance, możemy zobaczyć, że most jest, już kolokwialnie mówiąc, gotowy. Co prawda nie możemy z niego od razu skorzystać, ponieważ są tam blokady drogowe, lecz po misji Show the Money staje się to możliwe. Sądzimy, że obecność blokad drogowych nasuwa nam z dość dużą dozą prawdopodobieństwa trafne przekonanie na temat tego, że most został ukończony blisko 2000 roku. No i tak oto właśnie tym sposobem docieramy do czasu akcji GTA 3, czyli drugiej połowy października 2001 roku, gdzie most Callahan wręcz tętni życiem, jeżeli chodzi o liczbę przejeżdżających kierowców. Jednakże na horyzoncie pojawia się kolejny spory problem, tym razem w postaci kartelu kolumbijskiego, który dokonuje zamachu terrorystycznego. W konsekwencji tego wyspa Portland oraz wyspa Staunton raz kolejny zostają od siebie odcięte i to na dobre parę tygodni. Kolejnym punktem naszego dzisiejszego programu będzie sytuacja związana z tunelem Porter. Podobnie jak to było w przypadku mostu Callahan, w maju 1998 roku tunel jest w trakcie budowy. Jedynie oba zjazdy kierujące na Shoreside Vale funkcjonują normalnie. Rzecz jasna, projekt miał zostać sfinalizowany w tym roku, ale nastąpiły spore opóźnienia, notabene ponownie w związku ze strajkami robotniczymi. Walki ze związkami zawodowymi pochłonęły firmom budowlanym nie tylko wiele czasu, ale również i pieniędzy. Ciągle obiecywano, że tunel zostanie ukończony, no i wszystkie te obietnice koniec końców kończyły się niepowodzeniem. Doszło do tego, że w końcu, w marcu 2001 roku, gazeta Liberty Tree wspomniała o tym w pewnym artykule. Problemy z finansowaniem doprowadziły do tego, że termin realizacji przesunięto na wrzesień bieżącego roku, rzecz jasna względem czasu akcji GTA 3. Jednakże wcale nie był to koniec komplikacji, ponieważ miesiąc później nastąpił wyciek ropy naftowej w Portland Harbor, który spowodował kolejne przesunięcia. Mało tego, na światło dzienne wyszły skandale korupcyjne, które powodowały, że budżet finansowy projektu został mocno przekroczony, podobnie zresztą jak ostateczny termin ukończenia budowy. Z kolei pół roku po tych wydarzeniach wyszło na jaw, że biuro projektowe zabrało część pieniędzy z budżetu wówczas jeszcze czynnej szkoły podstawowej w Chinatown, co prawdopodobnie stało się przyczyną, dla której placówka została zamknięta. Ostatecznie tunel został ukończony gdzieś pod koniec października lub na początku listopada 2001 roku. No i nadszedł czas na to, aby przejść do ostatniego zablokowanego tunelu, który łączy Shoreside Vale z rejonem Upstate. Jednakże z uwagi na to, że są osoby, które są ciekawe, dlaczego ten tunel jest praktycznie od samego początku gry niedostępny dla graczy, no to przedstawimy wam nasze przypuszczenia. Jak wiemy, w GTA Liberty City Stories tunel jest dla nas otwarty, ale służy wyłącznie jako jedna z dróg prowadzących z Cedar Grove na tamę Cochrane.
Z kolei w GTA Advance tego tunelu w ogóle nie znajdziemy. Oczywiście dość sensownym powodem, dla którego nie znajdziemy tej lokacji w GTA Advance, mogą być ograniczone możliwości przerobowe konsoli, na którą gra powstała. Natomiast z punktu widzenia świata gry, można brak występowania lokacji uargumentować faktem przebudowy tego fragmentu miasta tak, aby powstało połączenie Liberty City z tajemniczym Ghost Town. Jest to całkiem sensowne wytłumaczenie, bowiem następnie, w roku 2001, tunel do Upstate jest całkowicie funkcjonalny. W końcu Catalina wraz z Claude'em i Miguelem jakoś musiała dostać się do banku w Ghost Town, w którym dzieje się początek akcji GTA 3. Lecz po tym wydarzeniu tunel ponownie zostaje zamknięty. No i znowu nasuwa się pytanie, dlaczego? Naszym zdaniem zapewne po raz kolejny są to roboty drogowe, być może nawet i mające związek z uciekającymi z Ghost Town do Liberty City Kataliną oraz Miguelem. Jest to jednakże tylko i wyłącznie jeden z wielu możliwych wariantów. Tymczasem przejdziemy sobie teraz do słonecznego Vice City, które w dwóch odsłonach GTA było nękane poważnymi kataklizmami. Mowa tutaj o tym, że w ciągu 2 lat miasto dwukrotnie mogło zostać doszczętnie zdewastowane przez szalejący w okolicach huragan. W 1984 roku był to huragan Gordy, natomiast w 1986 roku był to huragan... Hermione. Ciężka nazwa. Co do drugiej nawałnicy, no to warto wspomnieć, że ta podobno zdewastowała aż 5 karaibskich wysp. No i jeszcze inną fajną ciekawostką jest to, że w pobliżu Ocean Beach, na wodzie, można zobaczyć 3 zdewastowane drewniane chatki. W GTA Vice City Stories w tym miejscu zobaczymy z kolei aż 4 drewniane chatki, które są ze sobą połączone drewnianymi mostami, no i są też w dużo lepszym stanie. Można więc przypuszczać, że powodem, dla którego te chatki w GTA Vice City wyglądają tak, a nie inaczej, jest huragan... Hermione. Otóż to. Idąc dalej, przechodzimy sobie do GTA San Andreas, gdzie tematem będą trzęsienia ziemi. W całej znanej nam historii GTA San Andreas wydarzyły się łącznie 2 trzęsienia ziemi. Pierwsze z nich miało miejsce w 1988 roku. Trzęsienie ziemi z tego roku było bardzo potężne, a możemy się o nim dowiedzieć po raz pierwszy z grubszej książeczki dołączanej do GTA San Andreas w niektórych wersjach pecetowych, rzecz jasna tych pudełkowych. W rejonie San Fierro doszło do wielu tragicznych wydarzeń, których skutki możemy zobaczyć już 4 lata po katastrofie. Jednym z takich najbardziej widocznych przykładów jest plac budowy, gdzie można zauważyć łącznie 5 kamienic, które zostały zrównane z ziemią. Mało tego, najprawdopodobniej trzęsienie ziemi było powodem, dla którego nieczynna stała się tutejsza stacja benzynowa firmy Zoomer. Posiadając informacje na temat tego, że Claude pracował w tym przybytku, niewykluczone, że sytuacja zmusiła go do tego, aby porzucić życie w San Fierro i zaplanować swój wyjazd do Liberty City. Kolejnym miejscem, które także naprawdę poważnie ucierpiało na tym zdarzeniu, jest fragment drogi ekspresowej, która znajduje się w pobliżu jednego z wyjazdów z Garver Bridge. Drugie trzęsienie ziemi w stanie San Andreas miało miejsce miesiąc przed wydarzeniami z gry, no i na szczęście dla mieszkańców nie było już aż tak spektakularne. Całkiem sporo na temat tego wydarzenia możemy usłyszeć w radiu. Odnośnie tego to większość komunikatów dostępna jest w grze od samego początku, ale ostatni z nich, który pojawił się w wiadomościach VCTR News, usłyszymy dopiero po misji Zielony Sabre. Co ciekawe, reporter Richard Behrens wspomina w pierwszym reportażu o tym, że w wyniku trzęsienia ziemi ucierpiały między innymi mosty. Niestety nie wiemy, o które mosty dokładnie chodzi, lecz jednym z nich może być ten przy Palomino Creek. Kolejnym przykładem miejsca, które zostało dotknięte tym kataklizmem, jest pewna formacja skalna w Bone County. Możemy tam zauważyć, że jedna ze skał została tak jakby złamana na pół, a jedna z połówek nie upadła na ziemię, a jedynie oparła się o drugą formację skalną, która pozostała nienaruszona. Jako ciekawostkę chcielibyśmy jeszcze dodać, że w GTA San Andreas istnieje typ pogody, który pozwala na trzęsienie ziemi. Zgodnie z materiałem, który znajdziecie w opisie tego filmu, ten typ pogody nadal można znaleźć w finalnych plikach gry, jednakże aby go uruchomić, należy zmienić wartość odpowiedniego kodu z 0 na wyższą. No i na sam koniec omówimy jeszcze blokadę mostów w GTA 4. Jak możemy dowiedzieć się z artykułu gazety Liberty Tree pod tytułem bomba.com, zamknięcie mostów nastąpiło w obawie przed atakiem terrorystycznym, który może być tak poważny jak zamachy z 11 września. Punktem zapalnym stało się zarejestrowanie rozmów w języku arabskim.
I chociaż urzędnicy nie byli w stanie ustalić, co dokładnie te osoby mówiły, to mimo wszystko Rada Miasta postanowiła podjąć środki ostrożności. Sam porucznik służb LCPD, Chuck Montres, zasugerował, że robienie tego, czego oczekują od nas organizacje terrorystyczne, będzie najlepszym rozwiązaniem. Dajcie znać, czy zgadzacie się z Chuckiem Montres oraz czy odcinek zaciekawił Was na tyle, aby zostać do samego końca. Dziękuję wszystkim za obecność, Marcinowi za pomoc w napisaniu scenariusza oraz patronom po prostu za wielką pomoc. Słyszymy się niebawem, trzymajcie się i do następnego. Hej!